Witam Państwa. Polska to kraj, o którym mówi się, że mamy nowatorskie, rewolucyjne podejście do leczenia SMA. Jak to się stało i na czym to podejście polega oraz czy na podobny przełom mogą liczyć inni najmłodsi pacjenci, dzieci, młodzież zmagający się z rzadkimi chorobami neurologicznymi? Między innymi o tym będę rozmawiać z moją dzisiejszą gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor doktor habilitowana nauk medycznych Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, kierowniczka Kliniki Neurologii i Epileptologii oraz zastępczyni przewodniczącego Rady Naukowej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, które jest, co jest też ważne dla naszej rozmowy, referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla Polski, a także przedstawicielka Polski w Zarządzie Państw Członkowskich Unii Europejskiej do spraw europejskich sieci referencyjnych. Dużo tego, ale nic dziwnego, bo to również dzięki Pani wysiłkom w Polsce doszło właśnie do tego wzmiankowanego przeze mnie przełomu w leczeniu SMA. Na co mogą liczyć dziś dzieci, młodzież, u których diagnozuje się tę chorobę? Zacznę jeszcze od czegoś innego, mianowicie to, że w SMA mamy istotnie w Polsce bardzo dobrą sytuację na tle krajów europejskich, na tle całego świata. Niewątpliwie jesteśmy jasnym punktem dla pacjentów z SMA. To jest wynik pracy zespołowej i ten zespół składał się nie tylko... Dlatego nadmieniłam, że między innymi dzięki Pani wysiłkom. Ale chciałabym powiedzieć, czyje to wysiłki, po to między innymi, żeby wskazać różne drogi do tego, w jaki sposób można taką sytuację osiągnąć. Niewątpliwie przyczynili się do tego sami pacjenci i organizacje pacjenckie, które wspierały wszystkie wysiłki zmierzające do tego, żeby stworzyć system opieki nad pacjentami z rdzeniowym zanikiem mięśni. Bardzo aktywnie uczestniczyli w badaniach różnych, ale między innymi takich, które mają na celu pokazanie, jak choroba wygląda bez leczenia. Dla wszystkich tych chorób, w których nie mamy żadnej opcji leczenia, każde wprowadzenie nowej możliwości terapii wiąże się z tym, że trzeba to z czymś porównać. Więc trzeba mieć wiedzę na temat tego, jak wygląda choroba bez leczenia. To jest zupełnie niezbędne i zaangażowanie organizacji pacjenckich, pacjentów w te badania jest niezwykle istotne. No oprócz tego zaangażowani muszą być oczywiście ci, którzy leczą, czyli lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni, decydenci. To też jest bardzo istotne. Tak. To też jest bardzo istotny temat. Także i media, bo każde wsparcie dla stworzenia sprawnie działającego systemu jest bezcenne. Przede wszystkim nagłośnienie problemu też, że on w ogóle istnieje. Tak, tak. I stworzenie możliwości ścieżki dla tych chorych, którzy chorują już bardzo długo, czekają na możliwość leczenia, już dawno o nich zapomniano, albo nawet oni sami zapomnieli o tym, że mogą liczyć na to, że w momencie pojawienia się nowej terapii będą mogli z niej skorzystać. I to zadziałało fantastycznie właśnie w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni, cały ten system. A to, na co mogą liczyć w tej chwili pacjenci, to jest opieka, która składa się z tej może najważniejszej, na pewno najbardziej kosztownej części, czyli finansowania leczenia. Mamy w tej chwili 3 w Polsce refundowane leki dla różnych grup pacjentów. Niektóre z nich mają nakładające się wszczepienia, ale nie wszystkie, które są dostępne dla każdego pacjenta z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni. Właściwie nie mamy w tej chwili w Polsce pacjenta, u którego nie moglibyśmy zastosować jakiejś terapii. Czyli bez względu na wiek, poziom zaawansowania choroby, oni mogą z tego korzystać? Bez względu na wiek? Na to, jak choroba jest zaawansowana, bez względu na inne czynniki, które mogłyby w jakiś sposób decydować o dostępności leczenia. W różnych krajach to różnie wygląda. Są kraje, które refundują leczenie tylko dla dzieci. Są takie kraje, które nie refundują leczenia dla pacjentów z najbardziej zaawansowaną chorobą. W Polsce jest możliwość leczenia każdego. Ale oprócz tego, w ramach programu lekowego, który mamy finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mamy taki zarys najważniejszych rzeczy, które wchodzą w skład rekomendowanej dla pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni opieki koordynowanej, czyli opiekę ortopedy, gastroenterologa, pulmonologa, tych wszystkich specjalistów, którzy są potrzebni po to, żeby uzyskać jak najlepsze efekty z farmakoterapii. I wreszcie element trzeci, najważniejszy, w mojej ocenie, to jest wczesna i bardzo dokładna
bardzo sprawna diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni, oparta w Polsce w tej chwili głównie o badanie przesiewowe noworodków. Od 3 lat mamy program, który działa, obejmuje wszystkie noworodki urodzone w Polsce. W kwietniu poprzedniego jeszcze roku, czyli już pełne 2 lata, każdy noworodek w Polsce jest badany genetycznie pod kątem SMA. Wykrywamy w ten sposób około 95% przypadków. A to daje szansę na wdrożenie leczenia bardzo wcześnie, zanim to leczenie jeszcze jest, zanim choroba spowodowała widoczne już objawy choroby, i wtedy to leczenie jest najbardziej skuteczne. No to jeżeli wdrażamy to leczenie bardzo wcześnie i udaje się właśnie spowolnić rozwój choroby, powstrzymać go na takim jeszcze wczesnym etapie, to jak dzisiaj w tych warunkach, mówię o takiej modelowej sytuacji, kiedy rzeczywiście, tak jak mówię, ten etap choroby jest wczesny i tak dalej, wygląda ta dalsza opieka nad takim pacjentem? To oczywiście zależy od tego, o jakim pacjencie mówimy. To, że my badamy noworodki od 2 lat, to nie znaczy, że mamy wszystkich pacjentów leczonych bardzo wcześnie. Mamy bardzo wcześnie leczonych tych najmłodszych pacjentów. Oczywiście. Mamy również grupę pacjentów leczonych bardzo wcześnie, tych, których diagnozujemy teraz, a pojawiły się u nich objawy choroby niedawno. Rdzeniowy zanik mięśni najczęściej przybiera postać tego niestety najcięższą, czyli SMA typu pierwszego, czyli taką, w której pierwsze objawy są widoczne przed 6 miesiącem życia. I to jest najczęstsza postać choroby, taka obejmująca nawet połowę pacjentów. Ale są też tacy, którzy zaczynają chorować mając lat kilkanaście, a nawet jako dorośli. I tych pacjentów również w tej chwili widzimy coraz szybciej. W porównaniu do tego, jak byli diagnozowani kilkanaście lat temu, to teraz diagnozujemy ich, jak są jeszcze na bardzo wczesnych etapach rozwoju choroby. A to są oczywiście pacjenci, którzy nie skorzystali jeszcze z przesiewu noworodkowego, urodzili się za wcześnie. Mamy coraz mniej w związku z tym tych pacjentów, którzy są włączeni do leczenia na zaawansowanych etapach choroby, ale ich ciągle mamy już w leczeniu, dlatego że w momencie, w którym wprowadzano leczenie 6 lat temu, to była bardzo duża grupa chorych, którzy od lat czekali na leczenie, od lat czekali na lek. Bardzo często już w bardzo zaawansowanym stadium choroby. I ci pacjenci oczywiście też nadal są leczeni. Więc to zależy od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia. Jeśli mamy do czynienia z bardzo wczesną diagnozą, to leczenie rzeczywiście taką, która jest zanim jeszcze objawy powstały, albo są na bardzo, bardzo wczesnym etapie, no to w zasadzie większość tych pacjentów potrzebuje tylko leczenia, pokierowania, jeśli chodzi o rehabilitację, jeśli jej potrzebują, i w zasadzie nic więcej. Czyli nawet rehabilitacja nie zawsze jest konieczna. Nie, mamy pod opieką dzieci, które rozpoczęły leczenie jako przedobjawowi pacjenci z SMA i są to dzieci, które gdybyśmy nawet chcieli je zachęcić do rehabilitacji, która nie jest im właściwie niezbędna, to nie dałoby się tego zrobić, bo to są biegające, ruchliwe, wyglądające na zupełnie zdrowe dzieci, przedszkolaki. Także tutaj tu ta opieka wielospecjalistyczna jest zupełnie niepotrzebna. Natomiast u tych pacjentów, którzy mają już objawy choroby, a objawy choroby to nie tylko osłabienie i zanik mięśni, to się nazywa rdzeniowy zanik mięśni, ale tak naprawdę to zanik mięśni jest tylko jednym z objawów. Osłabienie mięśni, tych, które utrzymują kręgosłup w odpowiedniej pozycji, powoduje skoliozę. Osłabienie mięśni powoduje również przykurcze, w związku z czym opieka ortopedyczna jest niezwykle istotna i rehabilitacja. Mięśnie są potrzebne do połykania, w związku z czym osłabienie tych mięśni powoduje, że pacjenci potrzebują wsparcia żywieniowego. Część pacjentów potrzebuje wsparcia oddechowego, dlatego że oddychamy również mięśniami w pewnym sensie. No tak. Oprócz tego dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni są bardzo często dziećmi, które są poznawczo bardzo dobrze rozwinięte. Mają duże potrzeby, jeżeli chodzi o edukację i zapewnienie im odpowiedniego dostępu do usług edukacyjnych jest bardzo, bardzo istotne. Więc opieka taka pedagogiczno-psychologiczna to też jest
klucz, to też jest bardzo, bardzo istotna sprawa, zresztą nie tylko dla dzieci, bo osoby dorosłe również potrzebują wsparcia w tym, żeby na przykład zachować aktywność zawodową. Mnóstwo chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni pracuje zawodowo. Tak. Centrum Zdrowia Dziecka w ogóle ma ogromne zasługi w opiece nad dziećmi, młodzieżą z rzadkimi chorobami neurologicznymi. Pytanie, czy, ponieważ to SMA to jest taki modelowy przykład, też rozmawiając o tym, uśmiechamy się, jest w tej rozmowie, myślę, dużo nadziei. Pytanie, czy jest jakaś jednostka chorobowa, która w tej chwili zbliża się do podobnego przełomu na wszystkich tych trzech poziomach, o których Pani mówiła, czyli opieki, szybkiej ścieżki dla pacjenta i refundacji leków? No tu leków, które mają tak udowodniony, tak silny wpływ na naturalny przebieg choroby, nie jest tak znów wiele, jeśli chodzi o choroby rzadkie. Niestety ta chory, który zachoruje na chorobę rzadką, czy rodzi się z chorobą rzadką, bo to znaczna, ogromna większość chorób rzadkich to choroby genetycznie uwarunkowane, wylosował zły los dwa razy. Pierwszy to jest to, że w ogóle jest chory. Drugi to jest to, że ta choroba jest rzadka, dlatego że rzadkość choroby powoduje mniej wiedzy na temat tego, jak choroba wygląda, mniej wiedzy na temat diagnostyki tej choroby, no ale także mniejsze nakłady na to, żeby rozwijać leczenie, bo firmy farmaceutyczne, które produkują leki, są zainteresowane oczywiście bardziej tymi obszarami, w których są w stanie produkować tych leków dużo i dużo ich sprzedawać. No tak. W chorobach rzadkich, czasami takich, w których choruje kilkudziesięciu pacjentów w danym kraju, a nawet mniej czasami, jest to dużo, dużo trudniejsze. Więc tych leków, które mają aż tak widoczny wpływ na naturalny przebieg choroby, nie ma aż tak wiele. Drugi aspekt, jeżeli chodzi o rdzeniowy zanik mięśni, jest taki, że tutaj możliwa jest diagnostyka genetyczna wczesna, przesiewowa, dlatego że większość, 95% pacjentów, ma taki typ mutacji, który jest łatwo, stosunkowo łatwo i w miarę tanio wykrywany. Są takie choroby, w których nie ma możliwości takiej szybkiej diagnostyki genetycznej i wtedy nie ma też możliwości odpowiednio wczesnego rozpoznania. Są również takie choroby, w których nie ma takiego czasu, który mamy do dyspozycji między rozpoznaniem a wystąpieniem pierwszych objawów, bo diagnozujemy chorobę w momencie, w którym ona już jest widoczna, albo choroba jest widoczna już od urodzenia. Tak. W związku z czym tutaj tych uwarunkowań, które będą wpływały na to, czy taki model opieki mógłby być zastosowany, będzie bardzo wiele, ale jest kilka takich chorób, w których rzeczywiście można taki sukces pokazać, nawet takich z przeszłości. Badania przesiewowe noworodków, które mamy w chorobach metabolicznych, one doprowadziły do tego, że część chorób metabolicznych jest wykrywana bardzo wcześnie. Fenyloketonuria jest świetnym przykładem, w której istnieje bardzo tania możliwość leczenia, bo leczenie dietetyczne i ono jest niezwykle skuteczne, pozwala uchronić osobę chorą na fenyloketonurię od bardzo, bardzo nasilonych objawów, w tym no, głębokiej niepełnosprawności intelektualnej czy zaburzeń zachowania. W związku z tym takich przykładów jest pewnie więcej, nawet takich, w których to leczenie może być no, stosunkowo proste i nie wymagać interwencji firmy farmaceutycznej. Ale są też takie choroby, w których możemy dzięki zastosowaniu nowych, pojawiających się leków znacząco poprawić jakość życia pacjenta. Może nie doprowadzić do tego, że on nie będzie miał objawów choroby, tak jak się udaje to zrobić w niektórych przypadkach SMA, ale znacząco wpłynąć na złagodzenie obrazu choroby i zminimalizowanie cierpień pacjenta i jego rodziny. Takimi przykładami jest część encefalopatii padaczkowych, takich chorób, które do niedawna były zupełnie pozbawione możliwości dedykowanego leczenia, takiego leczenia, które byłoby przypisane dla tej jednostki chorobowej i tam skuteczne. Teraz mamy coraz więcej pojawiających się
leków i badań klinicznych nowych leków, które wskazują na to, że w niektórych encefalopatiach padaczkowych są skuteczne. Innym przykładem może być stwardnienie guzowate, choroba, w którą możemy rozpoznawać bardzo wcześnie i to wcale nie na podstawie badania przesiewowego genetycznego, chociaż choroba jest uwarunkowana genetycznie, tylko na podstawie tego, że pierwszym objawem choroby są guzy serca, u płodu. Tak. Mhm. A choroba objawia się między 3. i 5. miesiącem życia padaczką. Mhm. Mamy możliwości wpływu na naturalny przebieg choroby, wcześniej reagując na pogarszające się EEG lub też wdrażając leczenie profilaktyczne. Czyli prenatalnym? Nie, po urodzeniu. Po urodzeniu, ale mamy na to dowody, że to działa, w związku z czym też chcemy tych pacjentów obejmować opieką jak najwcześniej. Ale to jest również kwestia przepływu informacji, po to, żeby ginekolog, jasne, który robi badanie i widzi guzy serca na przykład, skierował pacjenta do neurologa dziecięcego, nawet jeszcze przed urodzeniem, tak, żeby porozmawiać z matką, przygotować ją, czy z rodzicami, przygotować ich na to, co ich może czekać, jak ta opieka powinna wyglądać. Jeżeli jeszcze wracamy do chorób neurologicznych, no to nie sposób nie wspomnieć o przełomie, który się dokonał w leczeniu ataksji Friedreicha, choroby bardzo rzadkiej, na którą jest Komisja Europejska zatwierdziła w tym roku pierwszą terapię spowalniającą rozwój tej choroby. Co to jest za choroba i na czym polega działanie tej terapii? To jest świetny przykład właśnie takiej bardzo rzadkiej choroby, w której wiedza na temat tego, jak wygląda choroba bez leczenia, pozwala nam w tej chwili mówić o tym, że leczenie, które mamy do dyspozycji, rzeczywiście działa, bo lek nazywa się omaveloksolon. To nie jest lek, który, jak terapia genowa na przykład, tak? To nie jest lek, który likwiduje chorobę, to nie jest lek, który wyleczy z choroby, ale to jest lek, który ma spowolnić jej postęp. Co w przypadku osób cierpiących na stopniowe osłabienie właściwie wszystkich mięśni? Tak jest, tak jest. Ma ogromne znaczenie, a do tego jeszcze depresja, uporczywe bóle głowy, no tych dolegliwości, na które cierpią ci pacjenci, jest mnóstwo. Tak, ataksja Friedreicha jest chorobą bardzo rzadką. Rzeczywiście szacujemy, że w Polsce tylko 150 pacjentów żyje z tą chorobą. Chorobą, która rozpoczyna się koło 10, wczesne nastoletnie lata, to jest początek objawów choroby, najczęściej bardzo niecharakterystyczny. Zaczyna się od zaburzeń równowagi. Tak. Albo od skoliozy, to też jest pierwszy, często występujący która objaw. Która może być zupełnie niewinna, która może być wada kręgosłupa, niezwiązana z niczym. Niewątpliwie nie jest objawem pierwszym, o którym ktoś pomyślał, to rzadka choroba neurodegeneracyjna, czyli taka, która prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego. Te zaburzenia równowagi, które się potem pojawiają, one są najbardziej typowym, charakterystycznym objawem choroby. One początkowo polegają na tym, że pacjent musi szeroko stawiać stopy. Czasem się tę równowagę traci, co powoduje, że niestety odbiór społeczny jest taki, nie tylko w ataksji Friedreicha, tylko we wszystkich chorobach neurologicznych, gdzie ataksja występuje, że może jest to osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Tak, tacy chorzy często bardzo o tym mówią. Bardzo, jest to strasznie dla nich trudne, bardzo trudne. Te zaburzenia koordynacji ruchów równowagi dotyczą nie tylko chodu, dotyczą także na przykład ruchów rąk, w związku z czym pacjent ma coraz większe trudności z tym, żeby samemu zjeść, napisać coś. Pojawiają się także kłopoty w skoordynowaniu ruchów gałek ocznych. Potem pojawiają się inne zaburzenia, również wynikające z zaburzeń koordynacji, takie jak zaburzenia połykania, albo oczywiście zaburzenia mowy. Typowym objawem ataksji Friedreicha jest stopa friedreichowska tak zwana, czyli taka wydrążona stopa. Dochodzi też do niedowładu kończyn dolnych. Częsta jest cukrzyca i zaburzenia dotyczące serca. Co ważne, ataksja Friedreicha jest w takim nieleczonym przebiegu swoim chorobą, która dość szybko doprowadza do zależności człowieka od wózka inwalidzkiego, mniej więcej 10 lat między rozpoznaniem a koniecznością korzystania z wózka upływa. No i chorobą, która bardzo znacznie skraca życie. Średni czas przeżycia chorego z ataksją Friedreicha jest mniej niż 40 lat. Ale dzięki temu, że jest lek, który wpływa na te procesy degeneracyjne, które odgrywają istotną rolę w patogenezie ataksji Friedreicha, czyli przede wszystkim na takie uszkodzenie
mitochondriów, czyli takich elektrodów centrów w naszych komórkach. Tak, centrów energetycznych komórki. Ten lek pozwala lepiej radzić sobie komórce ze stresem, któremu ona ciągle jest poddana i łatwiej utylizować to, co jest nieprawidłowym produktem tego stresu. I wiemy o tym, jak choroba wyglądałaby bez leczenia. Możemy porównać chorych, którzy dostawali lek w badaniach klinicznych, z tymi, którzy tego leku nie dostawali. I pokazać, że dzięki zastosowaniu leku omaveloksolonu jesteśmy w stanie nie tylko zatrzymać proces pogarszania się stanu pacjenta, ale nawet w pierwszym roku leczenia widać niewielką poprawę, która się potem po 3 latach, to wiemy z badań, dalej utrzymuje. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie. Nie wiemy także, na ile to leczenie będzie możliwe do zastosowania u każdego chorego, tak jak w rdzeniowym zaniku mięśni. Dlatego, że w badaniach uczestniczyli tylko pacjenci tacy jeszcze w miarę dobrym stanie, bez nasilonych na przykład zaburzeń sercowych, czyli bez kardiomiopatii nasilonej. To jest jeszcze ten etap, w którym zbieramy dane dotyczące tego, czy to mogłoby być zastosowane u każdego. Ale pierwsi polscy pacjenci już na zasadzie ratunkowego dostępu do technologii lekowych przyjmują tę terapię. Lek jest rzeczywiście w Polsce nierefundowany, w związku z czym nie ma programu lekowego, tak jak w SMA, ale istnieje na szczęście mechanizm RDTL, czyli tego ratunkowego dostępu, dzięki któremu można chorych z chorobami rzadkimi leczyć w refundowany sposób. Czy dzięki zmianom, jakie wprowadza plan dla chorób rzadkich, który jest teraz bardzo mocno dyskutowany, pacjenci z chorobami wieloukładowymi, takimi jak właśnie pacjenci z EFA na przykład, czyli z ataksją Friedreicha, mogą liczyć na szybszą ścieżkę leczenia? Pytam dlatego, że w Państwa ośrodku, w Centrum Zdrowia Dziecka, to są rzeczy, które już się dzieją, a tak naprawdę no, to są pacjenci, którzy bardzo często muszą korzystać z pomocy bardzo wielu specjalistów i bywa, że ten neurolog jest dla nich takim trochę lekarzem pierwszego kontaktu, który wysyła ich do innych specjalistów i liczy się to, żeby oni bardzo szybko mogli z tego wsparcia skorzystać. Tak. Taką mamy nadzieję, że takie jest założenie planu dla chorób rzadkich, że będzie tam element opieki koordynowanej, takiej, w której dzięki temu, że będzie ktoś, kto będzie odpowiadał za całość opieki nad pacjentem, będzie decydował o tym, jakie elementy tej opieki koordynowanej, w którym momencie są pacjentowi potrzebne, umówi odpowiednie wizyty, jeżeli się będzie dało, zrobi je w jednym miejscu i w podobnym czasie, a potem zbierze informacje wynikające z konsultacji kilku specjalistów na przykład i wyda pacjentowi spójne i niesprzeczne ze sobą, to jest bardzo istotne, rekomendacje na przyszłość. A jeszcze idealnie byłoby, tu mamy pewien, myślę, pewne wyzwanie na przyszłość, takie, żeby część z tych rzeczy być może można było w porozumieniu z lekarzem rodzinnym robić na miejscu, po to, żeby ten pacjent nie musiał do ośrodka eksperckiego za każdym razem jeździć. Idealnie byłoby tak, gdyby można było te wizyty odbywać na przykład raz do roku. Tak zresztą Narodowy Fundusz Zdrowia chyba zmierza w tym kierunku, dlatego że wprowadzone teraz od lipca nowe typy wizyt płaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, one zakładają taką częstotliwość roczną. Tak. Tylko musiałoby to być jeszcze skoordynowane z taką jasną ścieżką współpracy z lekarzem rodzinnym. No, wtedy rzeczywiście ułatwiałoby to bardzo, myślę, ludziom często z głębokimi niepełnosprawnościami. Ułatwiałoby powrót do lepszej jakości życia, niektórym pewnie do większej sprawności, a na pewno mniejszym kosztem wysiłku finansowym, każdym innym. I takie nadzieje wiążemy z powstającym planem dla chorób rzadkich. To już koniec naszego spotkania. Moją gościnią była profesor doktor habilitowana nauk medycznych Katarzyna Kotulska-Jóźwiak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.